No, może zacznę od takich braw dla drużyny za charakter, za walkę do końca, bo na pewno na ten remis mocno pracowaliśmy i zasłużyliśmy. Na pewno w pierwszej połowie, gdy kontrolowaliśmy ten mecz i stwarzaliśmy mnóstwo sytuacji, graliśmy z polotem, swobodnie. No nie, stworzyliśmy kilka naprawdę bardzo dobrych sytuacji i zawiodła nas skuteczność, że nie potrafiliśmy wykorzystać nawet rzutu karnego. I to trochę uśpiło moich zawodników, poszła kontra, można powiedzieć taka kaskada błędów i ciężko to zaakceptować, jak grasz dobrze i to rywale strzelają gola. Myślę, że pokazaliśmy, że potrafimy grać ofensywnie, potrafimy stwarzać sytuacje i dzisiaj w wielu momentach mogło to się podobać. Natomiast no, skuteczność pozostawiała wiele do życzenia. Na pewno w tygodniu popracujemy nad tym i wrócimy do tego, bo takie mecze trzeba szczególnie w pierwszej połowie no, robić sobie taką zaliczkę, żeby spokojnie grać i kontrolować. Tego nam zabrakło. Nad tym popracujemy, ale cieszę się, bo mówimy, jaka jest piłka, że takie mecze też można przegrać. Myślę, że mecz był generalnie ciekawy i taki dosyć szybki i ten wynik mógł się potoczyć w każdą ze stron. Szanujemy ten remis, szczególnie w takich okolicznościach, ale nie ukrywam, że przyjechaliśmy tutaj po pełną pulę, po zwycięstwo i do pewnego momentu to szło wszystko po naszej myśli. Także byliśmy świadkami, myślę, ciekawego pojedynku. Ja trzymamy kciuki za Śląsk w czwartek w Izraelu i za chwilę wracamy na swoje podwórko do meczu w Ekstraklasy. Dziękuję. Dziękuję panie trenerze. Prosimy o pytania. Piotr Janas. Piotr Janas, Gazeta Śląska. Dzień dobry panie trenerze. Chciałem tylko zapytać, czy zdumiło pana, że w składzie Śląska doszło do aż tylu zmian względem składu z Hapoelem? Czy spodziewał się pan, że rywale będą chcieli oszczędzić aż tylu piłkarzy? Dziękuję. No, kompletnie mnie nie zdziwiło, bo sam jeszcze tutaj, jak pan wie, bo jak pracuję na Dolnym Śląsku, też stosowaliśmy takie manewry i to nawet było mało zmian, bo trzech czy czterech zawodników grało. Wymienialiśmy całą jedenastkę, grając z Partizanem, czy z Synajuskę, czy wcześniej z Slawią Sofię, tak. Także wiem, jak to jest i rozumiem trenera. Myślę, że Śląsk ma wyrównaną kadrę, bardzo mocną, szeroką, dużo młodzieży, takiej przygotowanej. I absolutnie mnie to nie zdziwiło. Myślę, że dzisiaj też pokazali dużo jakości i wracając do pytania, to nie zdziwiło, byliśmy nawet na to gotowi, nawet na jeszcze więcej spraw. Proszę, Karol Bugajski. Karol Bugajski, Śląsk. Dobry wieczór, panie trenerze. Ja chciałem zapytać o pewne wspomnienia sprzed 4 lat. Kiedyś pan stracił pracę w Zagłębiu Lubin po porażce we Wrocławiu w takich podobnych okolicznościach do tych, których dzisiaj ten punkt udało się wywalczyć. Czy można powiedzieć, że ta zemsta jest słodka? Czy do pana w ogóle wracają te wspomnienia sprzed lat? Takimi meczami jak tam we Wrocławiu? Gdzieś tam, ja myślę, że tutaj we Wrocławiu później już grałem mnóstwo meczów i absolutnie nie kojarzę, nie przyjeżdżam tu z takimi wspomnieniami. No. Życzę każdemu, żeby pracował w każdym klubie prawie 4 lata i tak to się potoczyło. Myślę, że to był dobry okres mój, bardzo owocny i sprawił, że wszedłem na wyższy poziom, tak samo jak teraz w Lechii, gdzie myślę, jestem jeszcze lepszym trenerem. Pamiętam też tutaj zwycięstwa i remisy, ale nie miałem takiej psychozy. Był kiedyś, pamiętam też mecz, wygrywałem tutaj derby Dolnego Śląska, ale też kiedyś przegrałem tak w końcówce po bramce ze Spalonego i nawet nie wiem, czy nie ten sam sędzia, pan sędzia był liniowy, ale no, dzisiaj mamy wary, takich już nie ma błędów. Także nie, ja raczej jestem pozytywnie nastawiony i chcę pamiętać te dobre rzeczy. Proszę. Dobry wieczór, Paweł Stękiewicz, Dzień Bałtycki. Teraz mam dwa pytania. Pierwsze, po meczu z Wisłą Kostoprzednią rozmawialiśmy i pytałem o brak skuteczności, między innymi Łukasza Zwolińskiego. Pan uspokajał, że ta skuteczność przyjdzie
że ważne, że znajduje się w sytuacjach. No dzisiaj ta skuteczność, brak tej skuteczności, głównie właściwie Łukasza, no w dużym stopniu zaważył na wyniku tego meczu. Pierwsze pytanie. No tak, no taki jest fakt. Na pewno Łukasz nie miał dzisiaj swojego dnia, ale te sytuacje stwarza. Będziemy nad tym pracować. No ja nie obrażam się na zawodników, po prostu każdy pracuje na siebie. Łukasz też myślę, że miał dobre intencje, chciał, natomiast no tak, napastnika rozlicza się. Ja myślę, że on sam sobie stawia wysoko poprzeczkę i to już jest dla niego taka kara, no bo wiadomo, że no oczekiwania są wobec napastnika takie, żeby strzelał, znalazł się w trzech, czterech wyśmienitych sytuacjach i szkoda, że to nie padło, ale daleki jestem od krytykowania, tylko po prostu zabieramy się za pracę. Ja muszę wymyślić sposób, żeby ta skuteczność u niego wróciła, bo to jest dopiero trzeci mecz i na pewno to musi być tak od zaraz do poprawy i z tym się zgadzam. Proszę. I pytanie drugie. Marco Terracino, co panu mówi to nazwisko? To jest zawodnik, który jest w kręgu naszych zainteresowań i interesujemy się nim, ale również innymi zawodnikami. Rozmowy nie są sfinalizowane, ale mocno się tym interesujemy. Natomiast jeśli będą spięte i będzie kontrakt byłby podpisany, to wtedy się do tego stosunkuje. Na razie jest to jeden z wielu zawodników, którzy są w kręgu naszych zainteresowań i tyle, co mam do powiedzenia w tym temacie. I proszę. Jakub Luberta, Śląsk.com. Dobry wieczór, panie trenerze. Wspominał pan wcześniej o tym, że o VAR-ze, że kiedyś padł ten gol ze spalonego, że teraz na szczęście ten VAR mamy. Dziś chyba wielokrotnie musiał interweniować. Czy był pan w tych sytuacjach spokojny? Widział pan wszystko jak na tacy, czy raczej była taka nerwówka? Nie, VAR to jest wojna nerwów. Tutaj nic nie widać z pozycji ławki, gdzie ten obraz jest spłaszczony. Tak naprawdę to jest czekanie na wyrok albo na szczęście. I okulary niedawno zmieniałem, także no nie mam takiego wzroku, żebym wypatrzył tam, co jest. Poza tym interpretacja. Ja myślę, że sędziowanie jest na dobrym poziomie i tutaj nie ma zastrzeżeń. Zresztą Euro nam dużo też dało, pokazało, że nie ma takiej tendencji do odgwizdywania karnych takich z kapelusza. Abstrahując od tej dzisiejszej sytuacji, bo zupełnie nie widziałem jeszcze żadnych powtórek w żadnej sytuacji. Także myślę, że sędzia dzisiaj, zresztą mówię, sędziowanie jest na dobrym poziomie i dzisiaj to nie sędzia był głównym aktorem, a trochę na własne życzenie zrobiliśmy bohatera z bramkarza drużyny Śląska, Szromika, no, któremu można pogratulować wspaniałej postawy. Jeśli nie ma różnicy, proszę jeszcze. I Antoni Bugajski później na końcu. To może on tak jak jest bliżej, to może pierwszy. Jak pan Antoni to śpiewający muszę. Dobry wieczór, panie trenerze, Robert Praczek, Radio Wrocław. Chciałem zapytać pana o to, czy zaskoczyło pana to, że Śląsk tak bardzo dobrze fizycznie w tym meczu się prezentował, bo nasze drużyny występujące w kwalifikacjach do pucharów z reguły te mecze ligowe rozgrywają na troszkę mniejszym, słabszym poziomie motorycznym. Tutaj Śląsk bardzo mocno postawił się Lechii i teraz no, jak pan to ocenia, czy spodziewał się pan takiej właśnie postawy Śląska? No, oczywiście trener Magiera mocno rotuje składem, no, ale obserwując też poczynania innych naszych pucharowiczów, sam zresztą ma pan doświadczenie, więc tutaj chciałem zapytać o pana jakby ocenę tutaj tego, na ile Śląsk tutaj pana zaskoczył w tym rejonie. Dziękuję. Ja mam takie pytanie do pana, jak panu się wydaje, oczywiście nie złośliwe, ile jako trener jestem w stanie poprawić wydolność zawodnika? Nie, ja w procentach, ale takie pytanie mam, ale niech pan odpowie. No, trudno mi odpowiedzieć, bo nie wiem jak pan pracuje, panie trenerze. Ale nie, w ogóle trenerowi, mnie czy trenerowi Magierze? No tak procentowo. No nie wiem. No? 10. No tak, no 5-10%. To jest wszystko. Niektórym się wydaje, że my o 50% poprawimy wydolność i jak ktoś nie ma wydolności, nie ma genetycznie zdolności, czy to do
takiej do biegania, do, no, no wiadomo, że są różne typy motoryczne, ale, ale jak ktoś nie ma zdolności, to, to nieważne, czy on będzie grał 3 dni, czy 3, co 3 dni, co nie. To jest grupa młodych zawodników, świetnie przygotowanych pod okiem trenera Magiery, ale też mają te zdolności, to są młodzi wybiegani zawodnicy, to samo jest z Raków, bo patrzyłem na te parametry, mimo że w 10 to tam nie odstawał. I to jest kwestia też wyboru zawodników, że po prostu no, nie jesteśmy w stanie ściągnąć tylko zawodników takich wydolnych i można powiedzieć, że w tych najlepszych ligach zawodnicy są i wydolni, szybcy i jeszcze potrafiący grać w piłkę. Często u nas to jest takie wybór między jednym a drugim, ale już, już się to, tak jak pokazuje Śląsk, ma wyrównany skład, dużo wydolnych zawodników biegających i to, to granie co 3 dni przy odpowiedniej rotacji, bo obserwowaliśmy te zmiany, jakie dokonywał trener Magiera i widzimy, ktoś tam 2 mecze gra, odpoczywa i ten, ten skład trochę tak był spodziewany i to mnie zaskakuje, zresztą pokazuje to też bardzo dobre przygotowanie Śląska do zespołu, zresztą tutaj z Dolnego Śląska panowie też pamiętają, jak w Zagłębiu graliśmy w pucharach też. Można powiedzieć, pierwsze 5 kolejek graliśmy, wszystko wygrywaliśmy w lice, wygrywaliśmy w pucharach, potem przyszedł taki, taki kryzys. A teraz widać, Śląsk jest na fali i rzeczywiście widać, że zgodzę się z tym, to co pan mówi, że Śląsk tak, wygląda bardzo dobrze fizycznie i nawet ci zawodnicy, którzy weszli, tu nie ma mowy o tym, że ktoś tam jest zmęczony. Myślę, że to zmęczenie gdzieś tam będzie wychodziło za parę tygodni, ja przynajmniej tak wiem ze swojego doświadczenia, ale fajnie, że trener rotuje i daje możliwość grania. Okej, dzięki. To jeszcze, panie trenerze, dobry wieczór. Chciałem zapytać o Mateusza Żukowskiego. Pan go wystawił dzisiaj na bocznej obronie, na prawej obronie. Rozumiem, że limit młodzieżowca w ten sposób też pan sobie stworzy pewną możliwość, ale też czy to jest rozwiązanie na stałe, na dłuższy czas, czy pan jest zadowolony z tego? Nas to trochę zaskoczyło oczywiście. Obecność piłkarza, który wydawało nam się jest bardziej ofensywny. No właśnie takie jest zadanie trenera, że musi dokonywać często nieoczywistych wyborów. Myślę, że Mateusz dzisiaj się obronił i to nie było spowodowane tym, że szukaliśmy młodzieżowca, tylko Mateusz po prostu wywalczył sobie to miejsce. Tak to dzisiaj widziałem. Chcieliśmy wyjść dzisiaj bardzo ofensywnie z Konrado i z Żukowskim, grającymi bardzo ofensywnie za linię obrony, bo mają atuty bardzo ofensywne i stąd też nasze dzisiaj nastawienie takie we Wrocławiu. Nadziewaliśmy się na kontry, bo wiąże się to z tym, że ta dwójka słabiej broni, ale w końcówce też chcieliśmy dać jeszcze ognia takiego ze skrzydeł, gdzie chciałem, żeby dokładnie podośrodkowywał Musolitin i Pietrzak na wchodzących trzech, Diabate, Flavio i Sezonienko, gdzie trzej mogą być jako nominalni napastnicy grać. Taki był zamysł, no i fajnie, że to się udało, a Mateusz grał na tej pozycji, widać, no nie ukrywam, bo żeśmy o tym rozmawiali, że po odejściu Fili, który notabene dzisiaj zadebiutował w Strasburgu w pierwszym składzie. No próbujemy różnych wariantów. Zaczął Bartek Kopacz, grał Musolitin, Mateusz Żukowski. Także że ja zawsze nie boję się postawić na młodego polskiego chłopaka i to nie miało znaczenia, że jest młodzieżowcem. Myślę, że to daje mu alternatywę grania na boku obrony, ale również na jako taki, powiedzmy, pomocnik wchodzący ofensywnie, czyli ten skrzydłowy. To jest dla niego jeszcze większe spektrum działania i nam daje możliwość. Dużo pracowaliśmy z nim w okresie przygotowawczym i robiliśmy z niego takiego bocznego obrońcę. To jest, można powiedzieć, sprawa taka rozwojowa i na pewno ma większe szanse grania na tej czy na innej pozycji.